Witam w Zagrajmy w The Lost Vikings. The Lost Vikings to jest... To już oglądaliśmy, to nie będziemy tego oglądać jeszcze raz. To jest taka gra platformowa, niby zręcznościowa, ale jednak występują w niej logiczne zagadki. No i współpraca drużynowa. Kontrolujemy tutaj trzech Wikingów. To jest Erik, który szybko biega, skacze i ma twardy łeb. O! Właśnie, jest w stanie tym łubem rozwalać niektóre ściany. Mamy Olafa, który ma tarczę, może jej używać jako spadochronu. I mamy Baeloga, który jest wojownikiem. Strzela łukiem, bije mieczem. Dobra. O co chodzi? Z statkiem kosmicznym? Otóż zostaliśmy porwani przez kosmitów. Przez niejakiego Tomatora, który kolekcjonuje po prostu rozmaite formy życia. No i skolekcjonował także naszych trzech Wikingów. Jak widać, jeden jest czerwono-niebieski, a dwaj pozostali są zielono-żółci. I gdyby nie to, że jeden jest gruby, to by się mylili. No i oni też tutaj dyskutują. Co my tutaj robimy? Nie wiedzieć. Po prostu się zamknijcie i chodźcie za mną. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Tutaj save'y się właśnie odbywają na zasadzie czteroliterowych haseł. No, więc te hasła wszystkie będą zapisane na filmie. Tutaj mamy taką pomoc, można sobie ją wykorzystać. I mamy jeszcze zapas. Każdy z Wikingów może trzymać 4 przedmioty w zapasie. I można je używać. Jedzenie akurat służy do regeneracji życia, do regeneracji energii. Każdy z bohaterów ma 3 punkty energii. I szkopuł polega na tym... O, tam jest jakiś ludek, zaraz pogadamy. Szkopuł polega na tym, że aby przejść poziom, wszyscy trzej Wikingowie muszą przeżyć i muszą dostać się do wyjścia. Dobra, grajmy. Można z nim porozmawiać. Kurde. Jestem Aftiek, czy ty jesteś woźnym? Co to jest woźny? I jak się stąd wydostać? Musisz zniszczyć komputer statku. To nie jest statek. A i co to jest komputer? Nieważne, musisz znaleźć bomby i go wysadzić. No tak. Wikingowie znaleźli się w futurystycznym statku kosmicznym. Ciekawe, jak sobie poradzą. Jak widać, na razie idzie całkiem nieźle. O, jest potwór. Ten tarczownik jest tutaj w stanie zablokować większość tych potworów, o ile się nie mylę. Może nawet i wszystkie. Tak więc... będziemy go puszczać przodem. O ile to będzie możliwe. Łuk jest świetny. Mamy nasze bomby. Chodź, Eryku, może ty je weźmiesz. Nie chcemy ich marnować. Dobra, zejdźmy na dół. I to jest winda. Staniemy tutaj wszystkimi postaciami na tej windzie. I możemy zjechać na dół. I jeszcze niżej. Jakbyśmy weszli w te prądy, to by nasza postać zginęła momentalnie, tak więc tego nie robimy. Nie będę robił. Tutaj mamy przycisk, do którego nie można się dostać, ale uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Baelog, niczym Wilhelm Tell, zestrzelił przycisk z łuku. Jest komputer. Boom. I się zrobiło ciemno. Teraz się zrobiło czerwono. Oddziały bezpieczeństwa Crowtanów będą was szukać. Przetrwacie tylko, jeżeli będziecie działać jako drużyna. Dzięki za pomoc, stwór. Pokazuje. No i teraz wyłączył się prąd, tak więc można przejść w to miejsce. Wyjdźmy. Aktywowaliśmy korytarz antygrawitacyjny. Tutaj będzie można chyba zlecieć na dół. A nie, to nie ma sensu, tak? Generalnie tutaj możemy lecieć po prostu do góry, używając tych strzałek.
wszyscy nasi bohaterowie to zrobią. Jak widać, ten poziom nie jest zbytnio skomplikowany, chociaż już tutaj nafeszerowali go, ten poziom, paroma takimi nowymi elementami. Generalnie gra ma około 50, ma chyba 50 poziomów, o ile dobrze pamiętam. I jest też podzielone na takie epizody, to znaczy wystrój w tych poziomach się zmienia. O, działa. Działa niestety zniszczyć nie możemy, chyba że bombą, ale ja tego nie będę robił. Zejdźmy niżej. Wszystkimi wikingami po prostu. Teraz ty, grubasie, bo ty musisz teraz tutaj zasłaniać. I teraz ty, Eryku. I to działo, można zniszczyć już bombą normalnie. Patrzcie. Boom. Nie ma. W ogóle tyłek mu wystaje. Nieważne. Zabij go. Teraz tego na dole jeszcze trzeba zabić. I mamy exit. Trzymajcie się mnie blisko, poprowadzę was. Nie wiedziałbyś, którędy prowadzić, nawet gdybyś miał mapę. Jeżeli wy dwaj nie przestaniecie walczyć, będę musiał was obu wypatroszyć. TLPT. Czyżby to był skrót od teleport? Nie wiadomo, w każdym razie zjedźmy na dół. Mamy tutaj ścianę, którą można rozbić Erykiem. Tutaj z kolei znowu mamy przycisk na strzałę. Nie wyszło. A insertem można się przełączyć w drugą stronę. I jest tutaj teleport. Użyjemy. Eryk został, znaczy Olaf został teleportowany. Tutaj chyba można z... Tak, to jest klucz. Czerwony. Musisz być jednym z tych kosmitów, o których my mówią Kruatonianie. Kim są ci Kruatonianie i dlaczego nas tutaj przyprowadzili? Tomator, zły władca Kruatoan, on kolekcjonuje unikalne formy życia, aby pokazywać je w swojej galerii. Brzmi jak niezły gość. Nie oczekujcie zaproszenia na obiad. Czy tam na kolację. Dinner to w sumie nie mam pojęcia, czy to przetłumaczyć jako obiad, czy jako kolacja. Różnie po prostu słyszałem już, jak ludzie mówią. Użyjmy klucza. I znowu jest potrzebny nam Baelok. I kontynuujemy. I znowu jest nam potrzebny Eryk. Bum. I winda. Aha, i tutaj, żeby wykonać tą zagadkę, należy się posłużyć taką dodatkową jeszcze funkcją tarczy Olafa, a mianowicie, jeżeli on to podniesie do góry, to można na to skoczyć. Co to za koleś? Nieważne, olejemy go. To, co zebraliśmy przed chwilą, te takie czerwone, żółte w sumie strzałki, to jest bomba, która zabija wszystko, co żyje na danym ekranie. Aha, i przedmioty można było jakieś przekazywać pomiędzy wikingami. Jak spacją rozumieć. Wychodźcie. Bum. No i mamy exit. Exit, exit, exit. Jeżeli jeszcze raz będę musiał rozwalić jakąś ścianę, moja głowa eksploduje. Ja zatrzymam twój hełm. Dobra, ale ja biorę jego buty. Dobrze mieć tak dobrych przyjaciół. GRND.
dumę. Dobra, co my tu mamy? O nie, tam nie chcę iść. Tam jest prąd. I nasz bohater zginie. O, a tutaj trzeba przeskoczyć. Koniecznie. Udało się. Shit! Teraz tutaj. I wyłączyliśmy prąd. Jeszcze sobie jabłuszko weźmiemy. Czy to jest pomidor chyba? To jest, no, to jest pomidor. W sumie nie dziwne, skoro dowódca się tutaj nazywa Tomator. Dowódca kosmitów. Kolejna mielarka. Oni mają oczywiście paskudne animacje śmierci w tych... w tych obiektach. A może ja to pokażę? Co? Tak byśmy musieli zagrać ten poziom jeszcze raz. To może nie, to może ten... Dokleję to jakoś pod koniec albo coś takiego. GRND było hasło, tak? Zresztą chyba będzie ostatni poziom w tym epizodzie. Co my tu mamy? To będzie nas podnosić do góry, a u góry jest prąd, tak więc... Nie. Ja nie chcę umierać. O, w ostatniej chwili powstrzymał pocisk. Tutaj trzeba zastosować taki trik, a mianowicie, ponieważ jakbyśmy poszli dalej normalnie, to byśmy niestety nie przeżyli, ale znaleźliśmy buty antygrawitacyjne, które w tym momencie Eric użył. I z tego co pamiętam, tylko on może użyć tych butów. O, to było głupie. Nie sądziłem, że on się odwróci. I tutaj jest przycisk, który będziemy mogli to wyłączyć i znaleźliśmy bramę do czarnej dziury. Lo. No, czyli załatwimy cały pierwszy epizod. Można powiedzieć, że to jest taki prolog właściwie. Bo w dzisiejszych grach to... Dzisiejsze gry to lubią mieć takie prologi, akty i epilogi. Prawda? No, tak więc to kończy prolog. Tutorial. Czy jesteście pewni, że chcecie tam wchodzić? Może prowadzić z powrotem do domu? Jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Chodźmy! Ojej. LL M0 hasło. To było intensywne. Ta, co za przejażdżka. Myślę, że zaraz będę żygał. I w tym momencie sobie przerwiemy pierwszy film, będziemy kontynuować, rozpoczynać pierwszy właściwy epizod, a właściwie drugi, albo pierwszy, no zwał jak zwał.